Wir lesen zusammen das erste Kapitel des zweiten Briefes, den Petrus geschrieben hat. Przeczytajmy wspólnie pierwszy rozdział drugiego listu, który napisał Piotr. Przeczytamy cały rozdział. Do 19 wiersza. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, do 19 wiersza. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i branie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego zamierzam zaraz przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Wiedząc o tym, iż rychło trwa mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście na naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie już szenka w waszych sercach. Wir haben ein Lied gesungen, wo wir zum Ausdruck gebracht haben, dass der Herr Jesus uns festhält. Myśmy śpiewali pieśń, w której żeśmy mogli wyrażać, że Pan Jezus nas mocno trzyma. Und der Mann, der diesen Brief geschrieben hat, hat das tief erfahren in seinem Leben. A ten mąż, który napisał ten list, to on to do głębi doświadczył w swoim życiu. Ich glaube sogar, dass der Liederdichter des Öfteren an Petrus gedacht hat, als er dieses Lied gedichtet hat. A ja nawet myślę, że poeta, który tworzył tą pieśń, musiał z pewnością często myśleć o Piotrze. Petrus hat es erfahren, wie der Herr ihn festgehalten hat, als er zu sinken drohte. Piotr tego doświadczył, gdy Pan go podtrzymał i on uniknął niebezpieczeństwa, utopia się. Petrus wurde von dem Herrn gesagt, dass er für ihn gebetet hat. A Piotr również otrzymał zapewnienie swojego Pana, że on się za nim modlił. Als Satan kam, um Petrus zu versuchen. Wtedy, gdy przyszedł Szatan, aby kusić Piotra. Und wenn Petrus auch versagt hat, so hat der Herr ihn festgehalten.
I nawet wtedy, gdy Piotr zawiódł Pana, to Pan go jednak zatrzymał. Der Herr hat am Ende dem Petrus die Herde anvertraut. A pod koniec swojej służby Pan na ziemi powierzył całą trzodę Piotrowi. Die beiden Briefe des Apostel Petrus sind Zeugnis davon, dass er diesen Hirtendienst ernst genommen hat. I te obydwa listy apostoła Piotra są dowodem na to, że on swoją służbę pasterską bardzo poważnie potraktował. Beide Briefe sind an die gleichen Empfänger gerichtet. Obydwa listy są skierowane do tych samych odbiorców. Es sind Gläubige aus dem Volk der Juden, Gläubige an den Herrn Jesus. To są listy skierowane do wierzących w Pana Jezusa, pochodzących z ludu żydowskiego. Die nicht mehr in Israel lebten, którzy już nie żyli w Izraelu, sondern vor allem in dem Gebiet der heutigen Türkei. Ale przede wszystkim oni mieszkali na terenie obecnej Turcji. Das sehen wir im ersten Brief, in der Anrede in Vers 1 und 2 des ersten Kapitels. To możemy przeczytać w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w pierwszych dwóch wierszach, w tym pozdrowieniu Piotra. Und in dem dritten Kapitel von unserem zweiten Brief. A w trzecim rozdziale, ale już tego drugiego przez nas rozważanego listu, sehen wir, dass es dieselben Empfänger sind. Czytamy również, że ten list jest skierowany do tych samych odbiorców. Weil er schreibt, er sagt dann diesen zweiten Brief, geliebte, schreibe ich. Bo on tutaj pisze do nich od razu w pierwszym wierszu. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę. In diesem zweiten Brief will der Apostel Petrus die Gläubigen vor zwei großen Gefahren warnen. W tym drugim liście Piotr chce wierzących ostrzec przed dwoma wielkimi niebezpieczeństwami. Die erste finden wir in Kapitel 2. Pierwsze z nich oglądamy w drugim rozdziale. Es würden falsche Propheten, falsche Lehrer aufstehen in der Mitte der Gläubigen. Czytamy od razu w pierwszym wierszu tego rozdziału drugiego, że fałszywi prorocy i fałszywi nauczyciele powstaną wśród was wierzących. Und sie würden vor allem den Christen größere Freiheit versprechen. A oni jednocześnie będą przyrzekali chrześcijanom większą wolność. Freiheit zu einem sündigen Leben. Wolność prowadzącą do życia grzesznego. Das sie selbst auch führten. I do takiego życia, które i oni sami prowadzili. Wenn wir bedenken, was heute in der Christenheit für ein moralischer Zustand ist. Gdy my zastanowimy się nad tym, jaki dzisiaj jest stan moralny chrześcijaństwa, dann sehen wir, wie diese Vorhersagen des Petrus eingetroffen sind. To możemy zauważyć, jak właśnie spełniły się te przepowiednie Piotra. Und es ist die Frage, ob wir feststehen können. I teraz jest pytanie takie, czy my jesteśmy w stanie się ostać. Und die moralischen Ansprüche, die der Herr hat, auch festhalten. I czy możemy też i sprostać wszystkim tym moralnym zasadom, które Pan nam ustanowił. Oder ob wir die Dinge auch nicht so ernst nehmen. Albo może i my w życiu te rzeczy nie traktujemy ważnie. Ich kann das nur für Deutschland sagen, ich kann das nicht für euer Land sagen. Ja mogę tylko mówić za moim krajem Niemcy, a nie mogę powiedzieć nic na temat, jak to wygląda w waszym kraju. Auch unter denen, die bekennen einzelnen Namen des Herrn Jesus versammelt zu sein, ist ein moralischer Niedergang festzustellen. Można stwierdzić również i upadek moralny wśród tych, którzy przyznają się, że jedynie w imieniu Pana się zgromadzają. Dann sehen wir eine zweite Gefahr in Kapitel 3. I drugie niebezpieczeństwo oglądamy opisane w trzecim rozdziale. Petrus spricht davon, dass Spötter kommen werden. Piotr mówi o tym, że wystąpią w czasach ostatecznych naśmiewcy. Die sagen, es bleibt von Anfang der Schöpfung an alles so, wie es gewesen ist. Że będą twierdzili, że wszystko trwa od czasu stworzenia świata aż do dzisiaj bez zmian.
Euer Glaube, dass einmal Christus wiederkommen wird, das stimmt nicht. A wasza wiara, w której wy twierdzicie, że Chrystus ponownie przyjdzie, to jest nieprawda. Vielleicht sind wir nicht so in Gefahr, diese Spötterei anzunehmen. Może my nie jesteśmy tak bardzo w tym niebezpieczeństwie, abyśmy tego rodzaju bzdetstwa i naśmiewania przyjmowali. Aber die Frage ist, ob wir praktisch jeden Tag mit der Wiederkunft des Herrn Jesus rechnen. Ale pytanie jest następujące. Czy my w praktyce każdego dnia liczymy się z powtórnym przyjściem naszego Pana? Wir müssen nicht nur die Lehre von der Wiederkunft des Herrn Jesus festhalten. My nie tylko musimy trzymać mocno nauki o powtórnym przyjściu naszego Pana. Die Lehre allein gibt keine Kraft. Bo nauka sama w sobie nie daje nam mocy. Es ist gut, diese Lehre zu kennen. Wprawdzie jest to dobrze znać tą naukę, aber es ist noch besser, die praktische Hoffnung zu haben. Ale jeszcze lepiej jest posiadać praktyczną nadzieję. Diese beiden Gefahren, i te dwa niebezpieczeństwa, die Gefahr der moralischen Verflachung, to pierwsze niebezpieczeństwo spłycenia tej moralności, die Gefahr dieser Hoffnung praktisch nicht festzuhalten, i to niebezpieczeństwo, że już nie będziemy się w praktyce trzymali tej nadziei, besteht ganz eklatant in unserem Tagen. To niebezpieczeństwo istnieje jak najbardziej aktualne również i w naszych czasach. Diese beiden Gefahren hängen übrigens direkt zusammen. Bo te niebezpieczeństwa również i bardzo ściśle się ze sobą łączą. Apostel Johannes schreibt, jeder, der diese Hoffnung hat, apostoł Jan pisał, że każdy, który ma tą nadzieję, nämlich den Herrn Jesus zu sehen, wie er ist, mianowicie tą nadzieję widzieć Jezusa takim, jakim On jest, reinigt selbst, oczyszcza siebie samego. Eine praktische Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn Jesus, a więc posiadając praktyczną, żywą nadzieję na powtórne przyjście Pana Jezusa, führt zu einem geheiligten Leben, doprowadza do prowadzenia uświęconego życia. Das erste Kapitel nun, das wir gelesen haben, i ten pierwszy rozdział, który żeśmy czytali, soll die Gläubigen festigen, on miał utwierdzić wierzących, um diesen beiden Gefahren, die dann in Kapitel 2 und 3 geschildert werden, zu widerstehen. Aby potrafili zostać, czy ostać się w obliczu tych dwóch niebezpieczeństw opisanych w drugim i trzecim rozdziale. Lass mich das erste Kapitel ganz kurz einteilen. Pozwólcie, że podzielę króciutko ten pierwszy rozdział. Vers 1 und 2 haben wir den Gruß. W pierwszych wierszach mamy pozdrowienie, der hier einen ganz besonderen Charakter trägt. Pozdrowienie, które akurat w tym liście nosi szczególny charakter. In Vers 3 und 4 haben wir das, was Gott uns geschenkt hat. W trzecim i w czwartym wierszu oglądamy to, co Bóg nam podarował. Als eine Voraussetzung für ein wirklich gottseliges Leben. Jako warunek początkowy dla prowadzenia rzeczywiście życia poświęconego Bogu. In den Versen 5 bis 11 finden wir dann die praktische Ermahnung. W wierszach od 5 do 11 oglądamy te praktyczne napomnienia. Vor allem in den Versen 5 bis 7. A szczególnie to widzimy w wierszach od 5 do 7. Ein gottseliges Leben zu führen. Abyśmy zachętę do tego, abyśmy prowadzili życie bogobojne. Dieser Abschnitt ist die praktische Ermahnung, die der Gefahr von Kapitel 2 vorbeugt. Ten urywek to jest praktyczne napomnienie, aby zapobiec niebezpieczeństwu to opisanego w drugim rozdziale. Dann haben wir in den Versen 12 bis 15 następnie w wierszach od 12 do 15 die Verantwortung des Dieners und Knechtes Petrus. Widzimy odpowiedzialność tego sługi i tego niewolnika Piotra. Er spricht dort von warum er das ganze schreibt. On tutaj pisze, dlaczego on ten cały list napisał. Und in den Versen dann 16 bis 19, a w wierszach od 16 do 19 spricht er
von dem Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. On mówi tutaj o przyjściu Pana Jezusa w mocy i chwale. Das ist also dieser Abschnitt, der jenen Spöttern folgen soll, die sagen, der kommt ja doch nicht. To jest właśnie urywek, który miał zapobiec temu niebezpieczeństwu opisanemu w trzecim rozdziale, czyli temu naśmiewcom, którzy mówili, Pan w ogóle nie przyjdzie. Und Petrus war so fest vom Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit überzeugt. A Piotr był tak mocno przekonany o tym przyjściu Pana w chwale i mocy, weil er auf dem Berg der Verklärung, bo on na górze przemienienia, auf dem Heiligen Berg, wie er ihn hier nennt, na tej świętej górze, jak ją tutaj nazywa, ein Bild dieses Kommens des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit schon gesehen. On mógł już widzieć obraz tego przyjścia Pana w mocy i chwale. Nun wollen wir uns den einzelnen Versen zuwenden. I teraz zwróćmy uwagę na poszczególne wiersze. Petrus stellt sich hier mit seinen beiden Namen vor. Seinem alten und seinem neuen Namen. Simon Petrus. Piotr siebie przedstawia tutaj za pomocą swoich dwóch imion. Najpierw starego imiona, Szymon, a następnie nowego, Piotr. Ich denke dabei immer an Johannes 1, Vers 44. Ja zawsze przy tym myślę o Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 42 wiersz. Tak, Petrus zum ersten Mal auf den Herrn Jesus. Tam czytamy, jak po raz pierwszy Piotr przychodzi do Pana Jezusa. I to jest ich pierwsze spotkanie. I tam jest napisane, że Pan spojrzał na niego. I powiedział, ty jesteś Szymon. Syn Jonaszowy. Pan Jezus znał Szymona. Pan Jezus zna i ciebie. Dein ganzes Leben. Twoje całe życie. Das musste sich Petrus in dem Moment klar sein. I to Piotr musiał sobie w tym momencie uświadomić. Petrus war dem Herrn Jesus nicht vorgestellt worden. Nikt nie przedstawiał Piotra Panu Jezusowi. Der Herr Jesus kennt sein Name. A Pan Jezus od razu znał jego imię. Er kennt den Namen seines Vaters. Od razu znał imię jego ojca. In dem Moment musste Petrus wissen, der weiß alles. I od razu w tym okamgnieniu Szymon musiał od razu wiedzieć, że ten Pan zna mnie dogłębnie. I od razu w tym miejscu Pan daje Szymonowi nowe imię. I mówi do niego, ty będziesz się nazywał Kefas. A to jest brzmienie tego imienia w języku hebrajskim, które my mówimy Piotr. Das heißt Stein. A w ogóle to słowo oznacza kamień. Der Herr Jesus kennt auch deine Zukunft. Pan Jezus zna również i twoją przyszłość. Er kennt deine Vergangenheit. On zna twoją przeszłość. Den Simon. Przeszłość tego Szymona. Und er kennt deine Zukunft. I on zna również i twoją przyszłość. Den Petrus. I zna przyszłość Piotra. Hat es in deinem Leben auch einen klaren Wechsel gegeben? Ein klaren Wechsel in deinem Leben gegeben. Czy w twoim życiu również i nastąpiło bardzo jasne odmienienie, czy takie zdecydowane odmienienie się? Ein vorher, że istnieje czas przedtem, da gehört der Name Simon zu, i do tego można nadać to imię Szym, und ein nachher, i czy jest czas po tym, da gehört der Name Petrus zu, któremu można nadać imię Piotr. Wir ändern unseren Namen nicht bei unserer Bekehrung. My wprawdzie nie zmieniamy swoich imion w trakcie nawrócenia się. Aber die Frage ist, ob wir uns dem Wesen nach geändert haben. Ale teraz pytanie jest takie, czy my w naszej własnej istocie żeśmy się odmienili. Jetzt gibt es natürlich Momente, da kommt das Alte nochmal wieder hoch. Ne? Naturalnie i powtarzają się takie momenty, w których i to stare nasze wnętrze wychodzi na wierzch. Und wenn das bei Petrus so war, i gdy to tak działo się w przypadku Piotra, dann sagte Herr Jesus immer Simon, Simon. To Pan Jezus zawsze do niego wtedy się zwracał, Szymonie, Szymonie. Na przykład, ja się modliłem za tobą. Und als Petrus gefallen war, a gdy Piotr upadł, und der Jesus zuerst ein Gespräch unter vier Augen mit ihm hatte, i Pan Jezus najpierw z nim porozmawiał w cztery oczy, er ist dem Petrus erschienen.
Bo czytamy, że najpierw ukazał się Piotrowi ganz allein w samotności. Das hat mich mal bewegt, dass außer in Johannes 1, Vers 42, wo wir lesen, dass Jesus ihn anblickte. A to tak bardzo mnie kiedyś wzruszyło, że za wyjątkiem tego wiersza w Jana 1:42, gdy czytamy, że Pan na niego spojrzał, to to wyrażenie tylko jeszcze raz czytamy. Dopiero wtedy, gdy Piotr zwarł się Pana. Czytamy wtedy, a w tym momencie Pan spojrzał na Piotra. I czytamy, że Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Wtedy, kiedy my upadniemy, to dobrze jest, jeżeli wtedy nas spotka spojrzenie Pana. I abyśmy my wtedy również gorzko zapłakali. Aber der Jesus, wie gesagt, hat dann auch sogar in der Mitte aller Jünger den Petrus wiederhergestellt. Ale również wiemy i o tym, że Pan Piotra przyprowadził z powrotem na właściwe jego miejsce w obecności wszystkich pozostałych uczniów. A jednak i wtedy do niego się zwraca: Szymonie, synu Jonaszowy, miłujesz mnie więcej niż ci? Das war der Simon gewesen, der geglaubt hat, den Herrn mehr zu lieben als die anderen. To właśnie był Szymon, który myślał, że więcej miłuje Pana niż pozostali. Aber dieser Mann ist doch auch ein Petrus. Ale ten mąż również jest Piotrem. Und er ist, dann lesen wir zwei Titel von ihm. A następnie tutaj mamy wymienione dwa tytuły jego. Ja, zwei Namen. Mamy dwa imiona. Ma zwei Titel. I mamy dwa tytuły. Er ist Knecht und Apostel. On jest sługą i apostołem. Es ist so schön in seinem ersten Brief. To tak jest piękną rzeczą, gdy czytamy w jego pierwszym liście. On mówi o sobie Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa. Ale gdy wierzących się troszeczkę lepiej poznaje, i Piotr wtedy pisze do tych wierzących drugi swój list, to tak się wydaje, jak gdyby on tutaj rezygnuje z takiego dystansu, zachowywania dystansu przed tymi wierzącymi. On tu teraz coś ze samego siebie im pokazuje. Pokazuje, że on jest Szymonem. Może to tak jest, gdy jakiś brat tu przyjeżdża usługiwać. To istnieje takie niebezpieczeństwo, wszyscy będą na niego z podziwem spoglądać. Ale i ten brat jest takim Szymonem. Ze wszystkimi słabościami. Ze wszystkimi błędami. I nawet jeżeli on był apostołem, co dzisiaj żaden z braci nie jest apostołem, i on posiadał autorytet, który udzielił mu Pan Jezus. To on jednak z drugiej strony był tylko sługą Jezusa Chrystusa. Jak każde inne dziecko Boże. Pomimo tego, że ja nie odważam się powiedzieć o samym sobie, że ja jestem sługą Jezusa Chrystusa. Któż z nas odważyłby się to powiedzieć? Czy i to nie jest wielkim tytułem? Naturalnie, jeśli ktoś jest niewolnikiem, to to nie jest zbyt podniosła rzecz. Ale być niewolnikiem Jezusa Chrystusa, to z pewnością jest wielką rzeczą. A my nie odważamy się tego tak po prostu wypowiedzieć, bo my musimy siebie samych najpierw zapytać, czy rzeczywiście takimi jesteśmy. Czy rzeczywiście Pan Jezus w moim życiu jest najwyższym autorytetem? Bin ich wirklich sein Knecht? Czy rzeczywiście jestem Jego sługą?
der nur das tut, was er sagt. Sługa, który tylko czyni to, co jego Pan mówi. In dieser Weise ist Knecht ein Ehrentitel. I właśnie w tym względzie ten tytuł sługa to jest też tytuł szlachecki. Dann schreibt er an die, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. A następnie on pisze do tych, którzy osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Das ist eine ganz große Gnade, wie er hier schreibt. To jest bardzo wielka łaska, w jaki sposób on tutaj pisze. Das ist nicht so von oben herab. To nie jest tak z góry narzucone. Das hat schon mit dem Ausdruck Simon angedeutet. On już to zaanonsował tym wyrażeniem Szymon. Er stellt sich auf die Stufe der Geschwister. On siebie samego stawia na poziomie wierzących. Und sagt, ihr habt einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen. I mówi, wy żeście osiągnęli wiarę równie wartościową czy kosztowną, co i nasza. Er sagt nicht, die ihr durch uns einen kostbaren Glauben empfangen habt. On nie pisze tutaj, że to przez nas żeście osiągnęli tą wiarę kosztowną. Der Herr Jesus in Johannes 17 sehr wohl einen Unterschied. A Pan Jezus w Ewangelii Jana w 17 rozdziale w tym względzie zrobił różnicę. Wenn man das einmal liest, da spricht er zuerst, betet er für die Apostel in Johannes 17. Gdy to się dokładnie przeczyta, to zauważy się, że Pan Jezus najpierw modli się za apostołami. Und dann, mitten im Gebet, sagt er plötzlich, a potem nagle w środku modlitwy mówi, nicht für diese allein bitte ich. Nie tylko za tymi ja proszę, sondern auch für die durch ihr Wort an mich glauben. Ale również i proszę za tymi, którzy przez ich słowo we mnie uwierzą. Das eine waren die Apostel. Tymi pierwszymi byli apostołowie. Für die zuerst gebetet hat. Za nich on się najpierw modlił. Die um ihn herum waren. A więc wszyscy ci, którzy byli około niego. Die mit ihm gegangen waren. Którzy z nim chodzili. Und dann geht der Blick des Herrn Jesus weiter. A następnie spojrzenie Pana wybiega do przodu. Hin zu allen, die dann durch das Wort der Apostel zum Glauben kommen würden an den Herrn Jesus. I widzi już wiarę wszystkich tych, którzy uwierzą w słowa apostołów. Aber Petrus hebt den Unterschied hier auf. Ale tu widzimy, że Piotr usuwa te różnice. Und sagt, wir haben einen kostbaren Glauben empfangen. Ich, Johannes, Jakobus. I on mówi, my żeśmy otrzymali wiarę kosztowną, czyli ja, Jan, czy Jakub. Ja. I wy też. Mit uns. Razem z nami. Von Gott. Od Boga. Stellt alle auf die gleiche Stufe. On wszystkich stawia na jednym poziomie. Ein kostbaren Glauben. Otrzymaliśmy kosztowną wiarę. Das ist der Glaube an den Herrn Jesus. To jest wiara w Pana Jezusa. Vielleicht noch etwas mehr, ist das ganze christliche Glaubensgut. Może nawet więcej. Tutaj chodzi o całą posiadłość, czy całe dobro tej wiary chrześcijańskej. Wir müssen denken, dass die Empfänger dieses Briefes, musimy zawsze o tym pamiętać, że odbiorcy tego listu, genauso wie der Schreiber dieses Briefes, dokładnie tak samo jak pisarz tego listu, von Geburt an Juden war. Oni z urodzenia swego byli Żydami. Keine Heiden. Oni nie byli poganami. Es waren solche, die grundsätzlich an Gott glaubten. A więc to byli ludzie, którzy już z samej zasady wierzyli od początku w Boga. Und doch sagt er, wir haben einen Glauben empfangen. A jednak on tu mówi, myśmy otrzymali wiarę. Und er meint ja nicht den jüdischen Glauben. Ale on nie ma na myśli tej wiary żydowskiej. In dem sie erzogen worden. W tej wierze, w której oni zostali wychowani. Gdy mamy eine Stelle aus Galata 4 lesen, vers 24 und 25. 24 i 25 wiersz. Galacjan 3 rozdział 24 i 25 wiersz. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Za aber der Glaube kommen ist. Ale gdy przyszła wiara, das ist der christliche Glaube. To jest ta chrześcijańska wiara. Das Gesetz war ein Zuchtmeister. Ten zakon był tylko tym przewodnikiem albo pedagogiem. Aber jetzt war das Christentum gekommen. Ale teraz przyszło chrześcijaństwo. Und diesen Glauben hatte ein Petrus empfangen. I tą wiarę otrzymał Piotr. Und die anderen Apostel. I inni apostołowie. Und auch die Empfänger dieses Briefes. I również odbiór tego listu. Und ich hoffe, die meisten hier im Raum. I mam nadzieję, że i większość was w tej sali. Du hast einen kostbaren Glauben. Ty otrzymałeś kosztowną wiarę.
das Wort Gottes geht so mit Prädikaten wie kostbar selten um. Słowo Boże obchodzi się z takimi właśnie znamienitymi słowami jak kosztowności bardzo oszczędnie. Aber wenn es etwas kostbar nennt, ale gdy już coś nazywa kosztownym, dann ist es auch kostbar. To i w rzeczywistości ta rzecz jest kosztowna. Petrus liebt übrigens dieses Wort. A tak poza tym Piotr bardzo miłuje używać te słowo. Er spricht von dem kostbaren Blut. On mówi o tej kosztownej krwi. Er spricht von dem kostbaren Stein. On mówi o tym kosztownym kamieniu. Und hier spricht er von dem kostbaren Blut. A tutaj mówi o tej kosztownej wierze. Wenn wir den empfangen haben, dann ist er uns geschenkt worden. A więc jeśli ją otrzymaliśmy, to znaczy, że ona była nam podarowana. Das ist das erste, was wir hier lesen, was uns geschenkt worden ist. To jest pierwsza rzecz, o którą tutaj czytamy, że została nam podarowana. Jetzt wird uns gesagt, wodurch? Durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Es ist uns geschenkt worden durch die Gerechtigkeit. Vers 1 noch. My żeśmy ją otrzymali dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jest środek pierwszego wiersza. Jetzt, wenn man genau liest, müsste man eigentlich hier an diesem Vers stolpern. Jeżeli się będzie dokładnie czytać Słowo Boże, to w zasadzie o ten wiersz powinniśmy się potknąć. Bloß meistens lesen wir nicht so genau. Ale niestety często nie tamy dokładnie. Wir haben gelesen, dass uns dieser Glauben geschenkt worden ist. My żeśmy przeczytali, że wiara została nam podarowana durch die Gerechtigkeit Gottes. Dzięki sprawiedliwości Bożej. Wenn jetzt jemand den Römerbrief gute? Jeżeli ktoś teraz dobrze by znał list do Rzymian, dann muss er eigentlich sagen, da steht genau das Umgekehrte. To musiałby powiedzieć, że w tym liście jest napisane dokładnie coś odwrotnego. Dass ich nämlich durch Glauben Gerechtigkeit empfangen habe. Bo tam jest napisane, że to dzięki sprawiedliwości. Und hier steht, dass ich durch Glauben Gerechtigkeit. Das steht im Römerbrief. Że dzięki wierze żeśmy otrzymali sprawiedliwość. Tak jest napisane w liście do Rzymian. Und hier steht das umgekehrt. A tutaj jest napisane to na odwrót. Durch Gerechtigkeit hat uns Gott Glauben geschenkt. Przez sprawiedliwość Bóg podarował nam wiarę. Das Wort Gerechtigkeit hier ist nicht die Gerechtigkeit uns verliehen ist. To słowo sprawiedliwość w tym miejscu to nie chodzi tutaj o sprawiedliwość, którą żeśmy otrzymali. Tak jak to jest napisane w liście do Rzymian. Tą sprawiedliwość, którą Bóg nam podarował. Sondern Gott ist gerecht. Ale tu chodzi o to, że Bóg jest sprawiedliwy. Und zwar vor allem auch gerecht gegenüber seinem Verheißen. A przede wszystkim on jest sprawiedliwy w stosunku do swoich obietnic. Gerecht gegenüber den Verheißungen gegen das irdische Volk Israel. Sprawiedliwy w stosunku do swoich obietnic dotyczących jego ziemskiego ludu izraelskiego. Wir müssen immer noch denken, dass die Empfänger hier aus den Juden kamen. Zawsze musimy o tym pamiętać, że odbiorcy tego listu pochodzą z Żydów. Jetzt möchte ich einen Vers lesen aus dem Propheten Hosea. A teraz chciałbym przeczytać jeden wiersz z proroka Ozasza. Meine ist Kapitel 3, das muss erst selbst bestimmt suchen. Nein, es ist noch Kapitel 2. To jest zapisane w drugim rozdziale. Hosea 2. Ozasza, drugi rozdział. Vers 19. Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit. W naszym tłumaczeniu te wiersze są przesunięte, to chodzi o wiersz 21 w niemieckim 19. Ozeasza, drugi rozdział, 21. Zaręczę cię z sobą na wieki, zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. Auch und ich will mich dir verloben in Treue. I następny 22. I zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności i poznasz Pana. Hier haben wir die Gerechtigkeit Gottes. Tu oglądamy sprawiedliwość Bożą. Die Treue Gottes. Tą wierność Bożą. Gegenüber seinem irdischen Volk. W stosunku do jego ziemskiego narodu. Was hat das mit dieser Stelle zu tun? I
I jak łączy się ten wiersz przeczytany z Ozeasza z wierszami z listu Piotra? Dazu will ich noch den letzten Vers lesen aus Hosea 2, Vers Hosea 2, und ich will sie mir sehen in dem Lande, und will mich der Lohukama erbarmen. To musimy jeszcze zajrzeć do 25 wiersza tego drugiego rozdziału Ozeasza. I zasieję sobie lud w kraju i zmiłuję się nad niemiłowaną i powiem do nieludu: Ty jesteś moim ludem. A on powie: Boże mój. In Bezug auf das ganze Volk Israel ist das noch zukünftig. Jeśli chodzi o cały lud izraelski, to te proroctwo jeszcze jest przyszłościowe. Das wird Wirklichkeit werden, wenn der Herr Jesus kommen wird. To stanie się rzeczywistością, gdy Pan Jezus przyjdzie. Und sein irdisches Volk, der Überrest ihn annehmen wird. I wtedy jego ziemski lud, a w zasadzie resztka z tego ludu, przyjmie go. Im Moment. Teraz, w tej chwili, steht über das Volk Israel geschrieben. Jest napisane nad ludem izraelskim: Lo Ruhamah. Lo Ruhamah. Das bedeutet nicht begnadigt. A to oznacza nieułaskawiona. My mamy napisane niemiłowana. Und es steht über das Volk geschrieben: Lo Ami, nicht mein Volk. I nad tym narodem jest teraz w tej chwili napisane: Lo Ami, nie mój lud. Aber jetzt wollen wir mal den ersten Petrusbrief aufschlagen. Ale teraz znowu otwórzmy list Piotra, ale pierwszy, kapitel 2, drugi rozdział, vers 10. 10 wiersz. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 10 wiersz. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Seht ihr diese aus dem Süden kommenden Menschen? Tak, widzicie tutaj, że ci ludzie pochodzący z Żydów, die den Herrn Jesus angenommen haben, którzy przyjęli Pana Jezusa, für die gilt jetzt schon, dla tych to już teraz jest obowiązujące, dass sie Barmherzigkeit empfangen haben, że oni otrzymają miłosierdzie, und dass sie sein Volk sind. Czyli zmiłowanie, jak u nas jest napisane, i że oni będą Jego ludem. Und das sind die Gerechtigkeiten Gottes. I to jest właśnie sprawiedliwość Boża. Das ist seine Treue. To jest Jego wierność. Das ist ganz wunderbar. To jest cudowne. Sie haben diesen kostbaren Glauben empfangen. Oni otrzymali tą kosztowną wiarę aufgrund der Gerechtigkeit und Treue Gottes. Na podstawie sprawiedliwości i wierności Bożej. Ich will mich dir verloben in Gerechtigkeit und in Treue. Ja chcę zaręczyć się z Tobą w sprawiedliwości i w wierności. Und will zu dir sagen, mein Volk. I chcę do Ciebie powiedzieć, mój lud. Wunderbare Gnade. Cudowna łaska. Dann sagt ihnen hier: Gnade und Friede sollen ihnen vermehrt sein. Następnie czytamy w 2 Piotra 1, drugi wiersz: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Wenn es vermehrt werden soll, dann musst du schon etwas haben. Jeżeli masz coś rozmnażać, to znaczy, że oni już coś z tego muszą posiadać. Aber sie sollten noch mehr bekommen. Ale oni mają jeszcze więcej otrzymać. Hier ist nicht die Gnade gemeint, die wir empfangen bei der Errettung. Tutaj nie jest mowa o łasce, którą żeśmy otrzymali w chwili nawrócenia. Das ist eine Gnade, die wir ein für alle Mal haben. To jest łaska, którą my żeśmy otrzymali raz na zawsze. Also, das ist die Gnade für unser tägliches Leben. Ale tutaj jest mowa o łasce, jaką my otrzymujemy na każdy nasz dzień życia. Und davon können wir nicht genug bekommen. A tej łaski przecież nie możemy zadosyć nigdy wystarczająco otrzymać. Es ist auch nicht der Friede mit Gott hier gemeint. Tu również nie jest mowa o pokoju, który my otrzymujemy z Bogiem. Der kann vermehrt werden. Bo tego pokoju już nie można bardziej rozmnożyć. Dass Gott nichts mehr gegen uns hat, das kann gesteigert werden. To już samo, że Bóg nic nie ma na nas, tego już nie można bardziej spotęgować. Haben wir grundsätzlich, sagt uns Römer 5, Vers 1, so haben wir nun Frieden mit Gott. Bo my ten pokój już zasadniczo posiamy. Rzymian 5 rozdział, 1 wiersz mówi o tym wyraźnie. A teraz mamy pokój z Bogiem.
Aber es gibt einen Frieden im täglichen Leben. Ale istnieje również pokój, jakim cieszymy się w naszym codziennym życiu. Das erste war der Frieden des Gewissens. Bo pierwszy pokój to jest, który otrzymujemy, aby mieć pokój sumienia. Aber es gibt auch einen Frieden des Herzens. Ale również istnieje pokój serca. Der Herr Jesus spricht auch von den zwei Arten von Frieden. Pan Jezus też mówi o tych dwóch rodzajach pokoju. Er sagt, Frieden lasse ich euch. On powiedział, pokój zostawiam wam. Das ist der Friede mit Gott. To chodzi o ten pokój z Bogiem. Der Friede unseres Gewissens. To jest pokój naszych sumień. Aber dann sagt er, meinen Frieden gebe ich euch. A następnie Pan dopowiada, pokój mój daję wam. Das war der Friede, den der Herr Jesus hatte in der Gemeinschaft mit seinem Vater. A to był pokój, którym cieszył się Pan Jezus w tej społeczności ze swoim Ojcem. Da ist das Schifflein auf dem See Genezareth. I wtedy widzimy tą łódź płynącą przez jezioro Genezaret. Wellen gehen ganz hoch. I fale wzbijają się wysoko. Die Jünger, die erfahrene Seemänner waren. A uczniowie, którzy byli doświadczonymi żeglarzami i rybakami. Das war ihr Arbeitsgebiet gewesen, dieser See. Przecież to było miejsce ich pracy, to jezioro. Die sagen, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Oni nagle wołają, czy Panie, Ciebie to nic nie obchodzi, że my giniemy? Die hatten keinen Frieden. Oni nie mieli pokoju. Die waren voller Unruhe. Oni byli pełni niepokoju. Und der Herr Jesus. A Pan Jezus? Der schlief. On spał. Auf dem Kopfkissen. Sparty o bezgłowie z tyłu łodzi. On miał pokój. Mitten in der Schwierigkeiten. A to wśród trudności. Und diesen Frieden. I ten pokój, sagt Petrus, der sei euch vermehrt. Piotr mówi, niech się wam rozmnoży. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Nachsatz. Ale teraz jest bardzo ważny dodatek do tego. In der Erkenntnis Jesu Christi unseres Przez albo w poznaniu Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Das heißt, du kannst diesen Gnaden und Frieden nicht ohne die Erkenntnis Gottes und des Herrn Jesus bekommen. A to po prostu oznacza, że ten rodzaj łaski i ten rodzaj pokoju nie możesz otrzymać bez poznania Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Kannst also nicht sagen, Gott, gib mir mal ein bisschen mehr Gnade. Nie możesz powiedzieć, Boże, daj mi więcej łaski. Gott, gib mir mal ein bisschen mehr Frieden. Boże, daj mi więcej pokoju. Sagt Gott, ja gerne. Wtedy Bóg odpowiada, tak, chętnie ci dam. Aber es gibt nur einen Weg dazu. Ale do tego celu prowadzi tylko jedna droga. Du musst mich und meinen Sohn mehr erkennen. Ty musisz mnie i mojego syna bardziej poznać. Wisst ihr, warum der Herr Jesus einen solchen Frieden hat? Czy wiecie, dlaczego Pan Jezus tego rodzaju pokój posiadał? War das aber so ein glückliches Naturell? Entschuldigt den Ausdruck. Wybaczcie, że to tak określę, czy Pan Jezus to był jakiś taki szczęśliwy tylko traf w tej przyrodzie? Nie. Weil er seinen Vater kennt. Dlatego, że on znał swojego Ojca. In dem Maße wird Gott kennen. I tylko w tej mierze, w jakiej my znamy Boga. Und den Herrn Jesus kennt. I Pana Jezusa znamy. In dem Maße werden wir Gnade und Frieden haben. Tylko w tej mierze będziemy posiadali ten pokój i łaskę. Es muss unser Bestreben sein, Gott mehr kennenzulernen. A to oznacza, że to powinno być naszym dążeniem, aby więcej poznawać Boga i Pana Jezusa. Wtedy będziemy mieli rzeczywiście więcej łaski i pokoju we wszystkich trudnych okolicznościach życia. Tak w zasadzie to jest bardzo piękną rzeczą, że nie można tego rodzaju łaski i pokoju otrzymać bez powiększonego poznania Boga i Pana Jezusa. Wir wären manchmal mit Gnade und Frieden zufrieden. Bo my byśmy czasami byli już zadowoleni tylko przez to otrzymanie łaski i pokoju. Ale to, czego Bóg sobie życzy, to jest to, abyśmy Jego więcej poznawali. Und darin Gnade und Frieden finden. I dopiero w tym poznaniu więcej otrzymywali łaski i pokoju. Nun spricht er weiter von den Dingen, die uns geschenkt sind. I teraz, czy on dalej mówi o tych rzeczach, które zostały nam podarowane? Ich merke schon, wir kommen wahrscheinlich gar nicht weiter als dazu.
zu sprechen. I ja już zauważam, że czas się posuwa do przodu i niewiele zdążymy więcej niż to opowiedzieć. Seine göttliche Kraft hat uns alles in Betreff Lebens und der Gottseligkeit geschenkt. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Dann wär's noch fest, dass uns Gott alles geschenkt. Trzymajmy się tego mocno, że Bóg nam wszystko podarował. Nichts fehlt. Niczego nam nie brak. Bezüglich betreffs des Lebens und der Gottseligkeit. Co dotyczy życia i pobożności. Gemeint ist hier unser christliches Leben. Tutaj jest mowa o naszym chrześcijańskim życiu. Paulus, Petrus jest immer ganz praktisch. Piotr jest zawsze praktycznym człowiekiem. Er spricht nie abstrakt wie Johannes. On nigdy nie mówił w sposób abstrakcyjny, tak jak Jan. Wir werden das im Verlauf immer mehr sehen. My dalej rozważając te wiersze, będziemy to ciągle na nowo jeszcze stwierdzali. Er meint unser Leben als Christ. On ma na myśli nasze życie jako chrześcijan. Und dieses Leben soll ein Leben sein in Gottseligkeit. Bo to życie powinno być życiem w pobożności. Jetzt möchte ich eine Definition euch mitteilen, die ich bei einem Bruder in einem Buch gefunden habe. Das ist Gottseligkeit. A teraz chciałbym wam powiedzieć definicję tej bogobojności, pobożności, jaką znalazłem w jednej z książek jednego z braci. Zuerst möchte ich die Definition bringen, die hat der Bruder dort an der Stelle nicht geschrieben, die Gott es hat selbst. Najpierw chciałbym podać definicję, jaką znajdujemy w samym Słowie Bożym. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Wir wollen das aufschlagen, 1. Timotheus. Pierwszy list do Mateusza otwórzmy. Das ist Kapitel 3, rozdział 16, wiersz. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Bóg, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między panami, uwierzono w Niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Dieser Vers hatte ihn zum ersten Mal so ein bisschen auf mich einwirken ließ. Ten wiersz, który po raz pierwszy w swoim życiu tak troszeczkę głębiej zrozumiałem, uczynił mnie bardzo szczęśliwym. Ihr wisst natürlich alle, von wem hier gesprochen wird, nie? Naturalnie, wy na pewno wszyscy wiecie, o kim w tym wierszu jest mowa. Das ist der Herr Jesus. To jest Pan Jezus. Und zwar als Mensch hier auf der Erde. A mianowicie jako człowiek na tej ziemi. Gesehen von den Engeln. On był widziany przez aniołów. Wie er hier gelebt hat. Był widziany, w jaki sposób on tu żył na ziemi. Und dieses wunderbare Leben des Herrn Jesus auf der Erde. I te cudowne życie Pana Jezusa na tej ziemi, das wird genannt das Geheimnis der Gottseligkeit. Jest nazwane tajemnicą pobożności. Jetzt gibt es eine Regel im Gottes Wort im Neuen Testament. Jest również taka reguła w Słowie Bożym w Nowym Testamencie. Wir lesen ab und zu im Neuen Testament das Wort Geheimnis. No my od czasu do czasu w Nowym Testamencie czytamy to słowo tajemnica. Immer meint es folgendes. I zawsze to słowo określa następującą rzecz. Es ist eine Sache, die im Alten Testament nicht bekannt war. Jest to rzecz, która nie była znana w Starym Testamencie. Also ein Geheimnis. A więc była tajemnicą. Jetzt aber im Neuen Testament. Ale teraz w Nowym Testamencie. Kein Geheimnis mehr. Już nie jest tajemnicą. Es ist jetzt geoffenbart. Teraz została objawiona. Hier haben wir auch ein Geheimnis. Tu też oglądamy pewną tajemnicę. Das Geheimnis der Gottseligkeit. Tajemnicę pobożności. Das Wort sagt, Słowo nam mówi, im Alten Testament verborgen. Że to było zakryte w Starym Testamencie. Willst du wissen, was Gottseligkeit ist? Jeśli chcesz wiedzieć, co to jest pobożność, czy bogobojność, dann musst du bei Abraham vergeben. To spoglądając na Abrahama, na próżno będziesz tego szukał. Bei David vergeben. No, u Dawida też na próżno. Bei Daniel vergeben. U Daniela na próżno. Ich sage nicht, dass keine gottesfürchtigen Männer. Ja w ogóle nie chcę też i tego powiedzieć, że tych trzech mężów przeze mnie wymienionych nie byli mężami bogobojnymi. Ale was wird Gottseligkeit?
Ale to, co rzeczywiście jest pobożnością, war so lange verborgen, to było tak długo ukryte, bis einer, aż dopiero jeden to przeżył. On w życiu to pokazał, a to był Pan Jezus. Na nim była ta pobożność czy bogobojność widoczna. Co to oznacza pobożność? Czy wiecie, dlaczego teraz to czyni moje serce takim szczęśliwym? Dlatego, że ta rzecz, nasze spojrzenia kieruje na Niego. A jeżeli Ty chcesz wiedzieć, co to jest pobożność, to przyglądaj się Panu Jezusowi. A teraz chciałbym przytoczyć ten opis, który wspomniał ten brat jako określenie tej bogobojności. Gott in allem sehen. I to oznacza Boga oglądać we wszystkim. Er schreibt diese Sätze nur so ganz kurz und überlässt es dem Leser darüber nachzudenken. Ten brat te definicje napisał w formie krótkich zdań, a rozmyślanie na ten temat zostawił czytelnikowi. Ich will euch sagen, was ich mir dabei gedacht habe, bei diesem Satz, Gott in allem sehen. Ja chciałbym wam teraz powiedzieć, co ja na ten temat pomyślałem, tego jednego zdania, Boga oglądać we wszystkim. Es sind die Dinge, die auf dich zukommen. A więc chodzi o rzeczy, które Ciebie spotykają, na które Ty nie masz wpływu. I w tym, co Ciebie spotyka dzień po dniu w Twoim życiu, zawsze widzieć Boga. Chciałbym Wam powiedzieć teraz przykład z życia Pana Jezusa. Die meiste Zeit hat Herr Jesus gewirkt in den Dörfern und Städten rund um den See Genezareth. Większość swojego czasu tutaj pobytu na ziemi Pan Jezus spędził na działalności w miasteczkach i wsiach położonych wokoło jeziora Genezareth. In Matthäus 11 bringt Herr Jesus zum Ausdruck, was das Ergebnis dieses Dienstes ist. A w Mateusza w 11 rozdziale Pan Jezus określa, jaki jest wynik jego działalności. Er hat viel gearbeitet. On stwierdza, że wiele pracował i prawie, że nie było owocu. On musiał ganić te miasta i powiedzieć, biada ci Betsaido i tak dalej. A na koniec on mówi, tak, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało Boga we wszystkim widzieć. Auch in den Dingen, die uns nicht gefallen. Również widzieć w tych rzeczach, które nam się nie podobają. Gott in alles hineinnehmen. Boga do wszystkich rzeczy wprowadzić. To jest druga myśl, was dieser Bruder erwähnt, którą wspomniał ten brat. So wie ich ihn verstehe, meint er wohl hier mehr die Dinge, die ich beeinflussen kann. I o ile ja do tego brata zrozumiałem, to chodzi o te wszystkie rzeczy, na które ja mogę mieć wpływ. Es gibt Dinge, die kommen auf mich zu. Bo są takie rzeczy, na które mnie spotykają, na które ja nie mam wpływu. Es gibt andere Dinge, wo ich tätig werden. Ale są i inne rzeczy, w których ja mogę być czynny. Ich soll nichts tun. I ja nie powinienem niczego uczynić ohne meinen Gott. Bez mojego Boga. Hat Herr Jesus jemals etwas getan? Czy kiedykolwiek Pan Jezus cokolwiek uczynił? Ale der Vater ihm einen Auftrag gegeben hat? Bez otrzymania od Ojca zadania czy zlecenia? Die Worte, die ich zu rede, sind nicht meine Worte. Bo Pan Jezus powiedział, słowa, które ja do was mówię, to nie są moje słowa. Die Worte des Vaters. To były Ojca, słowa Ojca. Er hat sich jeden Morgen das Ohr öffnen lassen. On pozwalał sobie otwierać każdego poranku swoje uszy. Die Werke, die er tat, waren die Werke des Vaters. A czyny, które czynił, to były uczynki Ojca. Er hat Gott in alles hineingetan. On Boga we wszystko wprowadzał. Gott in allem gehorchen. Następne zdanie to jest być posłusznym Bogu we wszystkim. Wir wissen, dass das der Herr Jesus vollkommen getan. My wiemy, że Pan Jezus to doskonale uczynił. Er war gehorsam bis zum Tod. On był posłuszny aż do śmierci. Zum Tod am Kreuz. I to do śmierci na krzyżu.
jestem z gotkim, ale gotkim. I po czwarte, Bogu we wszystkim zaufać. A to jest też jak Jezus pyta. Czy tak Pan Jezus czynił? To sam selbst seine Feinde anerkennen. To musieli przyznać nawet Jego nieprzyjaciele. Auf dem Kreuz rufen sie ihn zu. Bo oni, widząc Go wiszącego na krzyżu, zawołali do Niego. Er vertraut auf die Welt. On zaufał Bogu. Haben sie ihm bescheinigen müssen. Oni musieli Mu to zaświadczyć. Er vollkommen seinem Gott vertraut. On doskonale zaufał swojemu Bogu. Er, der gescholten nicht widerschaut. Ten, który nie odzłorzeczył, gdy mu złorzeczono. Leiden nicht drohte. Ten, który nie groził, gdy cierpiał. Sondern sich dem übergab, der recht. Ale siebie samego oddał temu, który sprawiedliwie sądzi. Gott vertraut. Bogu zaufać. Und das letzte. I ostatnie z określeń. Sich Gott erfreuen. W Bogu się cieszyć. Aber erst kommen alle anderen Dinge. Ale najpierw musiały być wymienione poprzednie wszystkie rzeczy. I dopiero wtedy, gdy one wszystkie będą urzeczywistnione, dopiero wtedy można się radować w Bogu. To Pan Jezus też czynił. To było Jego pokarm. Wenn ich immer den Herrn Jesus als Beispiel gebracht habe für diese fünf Dinge, i jeżeli ja teraz Pana Jezusa do tych pięciu przykładów teraz przedstawiałem jako przykład, ja, weil er jako wzorzec, die Offenbarung von Gott. Tak, dlatego, że On właśnie jest objawieniem w pełni tego słowa bogobojność czy pobożność. Jetzt kommen wir zu uns. I teraz przejdźmy do nas samych. Gott hat uns alles gegeben. Bóg nam wszystko podarował, so zu leben. Abyśmy w ten sposób żyli. Aby wir gelebt. Tak, żeśmy to czytali. Ale znowu tutaj szczególne uzupełnienie czytamy. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Und alles gegeben durch die Erkenntnis. W drugiej połowie drugiego wiersza przez poznanie. Koniec trzeciego wiersza. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę. A więc to jest dobrze, że tak dokładnie czytamy te wiersze. Bo my stwierdzamy, że przed nami są cudowne rzeczy i to ukryte w szczegółach. Ale musimy zwracać uwagę na łączność pomiędzy tymi rzeczami. Alle diese Dinge sind uns geschenkt. Wszystkie te rzeczy zostały nam podane.